probiotyki. Dużo się mówi o tym, że są bezpieczne i potrzebne. Czy są bezpieczne, czy są potrzebne, czy warto je podawać dzieciom i czy mogą być niebezpieczne? Powiem tak, probiotyki generalnie rzecz biorąc, poza tym zdrowych osób, są bezpieczne i w niektórych sytuacjach niektóre z probiotyków mają udokumentowane działanie. I to jest bardzo ważne, ponieważ jest koniecznie musimy pamiętać, że właściwości probiotyków są szczepozależne. Nie ma czegoś takiego, żeby powiedzieć, wszystkie probiotyki są skuteczne. Tak jak nikt z nas przy zdrowych zmysłach nie powie, każdy antybiotyk można zastosować w dowolnej chorobie, w dowolnym zakażeniu. Wiemy, że jakie zakażenie takie, to będzie taki antybiotyk, a jak inne zakażenie, to inne. I to samo jest z probiotykami. To jest jeden z najczęściej popełnianych błędów, że my traktujemy probiotyki en masse. Bezpieczeństwo. Generalnie probiotyki są bezpieczne, co nie znaczy, że w wyjątkowych sytuacjach u osób z zaburzeniami odporności, osób leczonych w wojomach, czyli mających jeszcze jakąś dodatkową chorobę, zdarzają się, naprawdę bardzo rzadko, ale zdarzają się zakażenia wywołane probiotykami. Ale generalnie poza tym zdrowych osób stosowanie probiotyków jest bezpieczne. Natomiast czy mamy je spożywać masowo? Ja zawsze mówię, probiotyk o udokumentowanym wskazaniu, o udokumentowanej skuteczności w udokumentowanym wskazaniu. A dwa dobrze udokumentowane wskazania to jest leczenie ostrej biegunki i zapobieganie biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków. I są dwa szczepy, które mają dobrze udokumentowane działanie. Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boularii. To są te, które mają najlepiej. To nie znaczy, że inne nie będą skuteczne, ale zawsze trzeba zobaczyć, czy stoją za tym jakieś dane naukowe. Bo tak naprawdę wszystkie rzeczy opierają się na wynikach badań. Tak by to nie brzmiało nudnie, to taka jest prawda. Konieczne są zawsze badania. Czyli mama powinna przeczytać, jaki naprawdę probiotyk podaje dziecku? Znaczy na pewno te dane naukowe są bardzo ważne. Ważne jest też, żeby było wiadomo, jakiego rodzaju tam jest szczep. Bardzo często koło nazwy szczepu są różnego rodzaju literki i cyferki. I wbrew to one są bardzo ważne. Ja zawsze mówię, jeżeli producent nie podaje na swoim produkcie, jaki to jest szczep, z tym numerkiem i cyferkami, jeżeli on sam nie wie, to dlaczego ma oczekiwać, że konsument, czyli to jest jedna rzecz, której należy zwrócić uwagę. Należy zwracać uwagę na datę ważności, przydatności do użycia. Nie spożywać wtedy, kiedy ta data minęła. Warunki przechowywania. To nie jest tak, że wszystkie muszą być przechowywane w lodówce albo wszystkie w temperaturze pokojowej. Zależy od szczepu i na to należy zwracać uwagę. Kolejna rzecz, na którą należy zwracać uwagę, to jest dawkowanie. Wcale nie jest tak, że im większa dawka, tym jest lepiej. Różne są dawki w zależności od wskazania. Także naprawdę jest sporo rzeczy. Ja często porównuję do antybiotyków, bo nikt z nas nie, tak jeszcze raz powtórzę, no nikt z nas nie stosuje byle jakiego antybiotyku na dowolne zakażenie, tylko zawsze to bardzo starannie dobieramy. Dobieramy dawkę i tak dalej. I podobnie jest z probiotykami. Jeżeli mają być skuteczne, jeżeli mają być bezpieczne, to trzeba wybierać te, które mają udokumentowane działanie i które wiemy, że są bezpieczne i nie stosować w grupach ryzyka. To jest oczywiste, bo w grupach ryzyka zawsze potencjalnie to ryzyko wtedy zakażenia istnieje.